Witam ponownie z twierdzy Sagunto. W tym odcinku nadal znajdujemy się na placu tak zwanym Plaza de Armas, na placu broni, na tym rozległym placu, gdzie znajdują się najstarsze fragmenty z czasów rzymskich i iberyjskich, fragmenty kolumn, które tam odkryto i zakonserwowano, zostawiając co lepsze i lepiej zachowane części tej fortecy, pozostałości posągów, kolumn. Dawno zostały wywiezione, a to, co możemy tylko zaobserwować, to są tylko fragmenty uszkodzone podczas oblężeń i które niejednokrotnie były ukryte pod innymi gruzami. Może w tym odcinku coś opowiemy o tym, co znaleziono na tym placu podczas wykopalisk archeologicznych. Ten plac, Plaza de Armas, znajduje się między innym Plaza de San Fernando, który odwiedzimy w kolejnym odcinku po jego zachodniej stronie, gdzie pojawiły się pozostałości rzymskiej betonowej cysterny. A po wschodniej stronie wejdziemy na plac Almenara przez olbrzymią bramę, dość dobrze zachowaną, ze starymi fragmentami drzwi. I tak na tym placu, Plaza de Armas, znajdują się wielkie mury przyporowe, a na południu największa wbudowana cysterna i resztki czasów rzymskich porozrzucanych na tym terenie. I resztki z forum. Dla znawcy tematu nawet tutaj znajdują się pozostałości materiałów należących do francuskiej okupacji w XIX wieku i przeróbek robionych w tym czasie i reparacji. Także już tutaj się znajdują resztki z okresu Mudéjar i niektóre materiały, takie jak plastry gliny zlokalizowane na złożach iberyjskich, celto-iberyjskich i późniejszych. Także tu jest cała mieszanka kultur i przerabiania przez nie tego terenu. Również tutaj udokumentowano pochówki, które wydają się odpowiadać chwili okupacji Mudéjar. Też odkryto tutaj pochówek z XV wieku i pochówki z czasów muzułmańskich. Budynki, te kamienie, które widzimy, które są najlepiej wyszlifowane i najbardziej dekoracyjne na tym placu, należały do forum.
Także zlokalizowano budynek tawerny, konstrukcje należące do przyległych budynków, różne chodniki wyłożone, także odkryto rury połączone z pozostałościami okrągłego młynu i winiarnia, która prawdopodobnie była używana w tym czasie podczas okresu średniowiecza. Gdy idziemy powoli i przyglądamy się podłożu, znajdujemy mnóstwo drobnych kawałków, mnóstwo kawałków, które są widocznym śladem fragmentów ceramiki. Aż my możemy to zobaczyć gołym okiem, taka jest duża ilość na tym terenie. I na tym terenie oczywiście i archeolodzy zabezpieczyli dużo materiałów ceramicznych i znaleziono też i grecką ceramikę z charakterystycznymi czerwonymi i czarnymi dekoracjami. Także znaleziono ceramikę iberyjską, rzymską. No i trzeba wspomnieć o tej ceramice iberyjskiej z dekoracjami. Nacięte rozstępy, zygzaki i przerywane linie. To takie charakterystyczne dla tej ceramiki. I ta ceramika w dotyku jest bardzo taka delikatna. Taka... taka łagodna w dotyku. Olbrzymia liczba fragmentów, tak jak widzimy, te kamyczki, te jaśniejsze fragmenty, to są fragmenty ceramiki starych dachówek, fragmenty murów. Jak dobre mieli spoiwo, gdyż, tak jak widzimy, budowali te mury ze wszystkiego, co mieli pod ręką. I tutaj mamy widok z daleka na te drzwi, na to wejście zwane Almenara. I tu jeszcze zobaczymy po prawej stronie, co tam się znajduje. Tutaj olbrzymie mury, olbrzymie fragmenty, te są najstarsze. Jak widać, są bardzo dobrze obrobione, kwadratowe i resztki reparacji widoczne na każdym kroku. I fragment litej skały, którą zawsze wykorzystywano przy podstawie budowli w większości tego typu murów, konstrukcji, a nawet takie kawałki skał znajdujemy w domach. I tu jest właśnie stary napis, pisze Puerta de Almenara. I mapa całej twierdzy podzielona na fragmenty, tak, że widać, twierdza jest ogromna. Tutaj twierdza posiada, jak widać, w każdej epoce kolejne reparacje i kolejne wzmocnienia i niszczenia. Tutaj fragment forum po lewej stronie. I teraz już się będziemy kierować na plac, tak zwany Plaza de Almenara, przez
olbrzymie zachowane wejście. Proszę zobaczyć grubość. W wielu takich twierdzach właśnie ta główne wejście było tak olbrzymie i tak tutaj ma jeszcze wzmocnienie od przodu, zabezpieczające przed atakami i też u góry też były widać, są widoczne otwory zachowane. Także z drugiej strony musiała być przynajmniej jakaś drewniana obudowa dla obrońców twierdzy. Wielokrotnie powielany schemat. Potężne, olbrzymie drzwi, dobrze zabezpieczone. I tak jak widać, ta część była atakowana i są widoczne fragmenty po reparacjach. Te drzwi, jak na oko, wydają się, że pochodzą z epoki, gdy Napoleon wkroczył na te tereny. Jak widać, szkoda, że te drzwi nie są tak lepiej zabezpieczone. Rdzewieje to wszystko. Tak, ta część jak widać reperowana z kawałków, jakie znaleziono obok. Ze wszystkiego, co robili, proszę. Co mieli pod ręką, to dokładali. I wielkie głazy, i małe. Ta część była bardzo ważna i dla broniących się, dla zdobywców i potem dla tych, którzy władali tą twierdzę, to co zniszczyli, potem ponownie wzmacnialiby, by to ich chroniło. I tutaj podokładali dookoła tą i wzmocnili ten mur. Wszystkim, co mieli pod ręką, nawet stare cegły z innych konstrukcji były używane do budowy tego. Tutaj fragmenty. Do budowy służyło cokolwiek kamiennego, co mieli pod ręką. Potem pokrywali to zaprawą.
I to się spotyka właściwie we wszystkich miejscach, gdzie budowano budowle z kamienia. Po wojnach, po niszczeniu, z powrotem składano kamienie. Dodawano tylko drewniane fragmenty stropów i wszędzie walające się fragmenty. Czy ceramiki, czy obrobionych kamieni. Niektóre porasta ta roślinność. Oczywiście pod spodem znajdują się i tunele, i przejścia, ale dla turystów są dostępne niewielkie właściwie komory starych pomieszczeń. A tam, gdzie się schodzi pod ziemię, to jest zabezpieczone i jest zakaz wejścia tam. W górnej części nawet postawiono specjalne kraty i zabezpieczono, by nie wchodzić. Jest widoczny schód i zabezpieczony fragmenty schodów, po których się schodziło. A my idziemy teraz górną częścią tej twierdzy. Widziałam nawet na tej twierdzy, idąc spokojnie spacerkiem, nie było wielu ludzi. I także idąc, obserwując podłoże i te krzaczki, zaobserwowałam i króliki. I co robi królik? To jest dość takie charakterystyczne. Stoi nieruchomo i obserwuje. A my oddalamy się nie strasząc tych zwierząt. To ich teren teraz. Na terenie znaleziono dużo i widziałam dużo też właśnie odchodów króliczych i innych zwierząt zamieszkujących ten teren. I oczywiście one znają dokładny dostęp do tych podziemi i do tych zawalonych miejsc. Już tam sobie jamy wyrobili. I kolejne ruiny starych umocnień. Proszę tutaj jedno z wejść. Pomieszczenie było pokryte zaprawą. Też trzeba uważać.
się stąpa, gdzieś można spotkać jakieś zapadliska. Jak widać, teren ulega erozji. Tutaj jakiś stary fragment. Były schody prowadzące na górę. Tutaj budynek, ślady miejsca, gdzie były belki stropowe. I widok na tą cysternę, na jedną i na drugą, gdzie składowano wodę. Tutaj mieli to wszystko na tym placu Almenara. To są cysterny.